serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest pani Alicja Synowska, wicestarosta powiatu świdnickiego, jednocześnie kandydatka na prezydenta Świdnicy na nadchodzących wyborach. Dzień dobry państwu. Od dłuższego czasu już wiadomo, że pani zamierza kandydować o fotel prezydenta Świdnicy. Proszę mnie poprawić, ale do tej pory jeszcze uchwała dolnośląskich struktur Platformy Obywatelskiej nie zapadła. Kiedy to nastąpi? Kiedy przestanie być pani, brzydko mówiąc, kandydatem na kandydata, a stanie się oficjalnym kandydatem na prezydenta Świdnicy? Pierwszy krok już jest za mną, za nami, ponieważ mam uchwałę Rady Powiatu Platformy Obywatelskiej w Świdnicy, która jednomyślnie podjęła decyzję o zatwierdzeniu mnie na kandydata na prezydenta Świdnicy. Decyzję podejmuje jeszcze Zarząd Regionu, który zgodnie z harmonogramem do 15 września może tę decyzję zmienić, ale jestem głęboko przekonana o tym, że ta decyzja nie ulegnie zmianie. Zawsze było tak, że jeżeli oddolne struktury, mam na uwadze struktury powiatowe, podjęły stosowne uchwały, to one były też akceptowane przez Zarząd Regionu. Pani kampania już ruszyła. Na pierwszy ogień, jak wiemy, poszli działkowcy. Dlaczego akurat wybór tej grupy społecznej? To może nie wybór grupy społecznej, ale powiem tak. Ja od praktycznie kilku czy kilkunastu miesięcy śledziłam to, co dzieje się w sprawie świdnickich ogrodów działkowych. I do tego spotkania też od dłuższego czasu się przygotowywałam. Zresztą w lokalnych mediach, w naszej telewizji też o tym mówiłam, o tym problemie, że nie wyobrażam sobie czegoś takiego, żeby jakiekolwiek działki zostały ogrodowe zlikwidowane na terenie miasta Świdnicy. To jest bardzo ważny temat. Ogrody działkowe stanowią bardzo ważną funkcję w życiu każdego miasta. Zresztą w preambule ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych możemy przeczytać, że gmina jest zobowiązana do tego, żeby rozwijać te ogrody działkowe, a w naszym mieście raczej to idzie w drugim kierunku. To spotkanie z działkowcami wywołało taki negatywny wydźwięk, szczególnie ze strony Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Jak pani uważa, dlaczego? Czy kontrowersyjny temat, czy kontrowersyjny język? Jak pani to odbiera? Uważam, że trafiłam po prostu w czuły punkt. Prezydent Wojciech Murdzek nie spotyka się twarzą w twarz z działkowcami, nie przedstawia rzetelnie informacji na temat planu co do dalszej przyszłości działek. Jedynie z tego co wiem, to pisze pisma i tylko do niektórych działkowców wypowiada się w mediach, natomiast nie jest w stanie stanąć twarzą w twarz. A myślę, że to, co poruszyłam, to jest po prostu to samo sedno tego problemu, że ma dużo do ukrycia i że deklarował coś, z czego, jak widać, się nie wywiązuje. Mam tu na uwadze plan, tak zwany plan leśny, gdzie ewidentnie widać, że zmierza to w kierunku odwrotnym niż deklarował. Obiecywał, że nie będzie niczego inicjował, że nie będzie niczego budował, że nie będzie budował drogi. A sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Myślę, że to głęboko zabolało i dobrze wie, że działkowcy mają tutaj rację. Był też omawiany temat tej właśnie niszczącej drogi, która przebiega przez ogródki działkowe. Pani deklarowała, że jeżeli będzie prezydentem, to tej drogi nie będzie. Czy to nie jest zbyt daleko idące zapewnienie? Myślę, że nie. Nigdy nie składałam takich słów bez pokrycia. Myślę, że dowodem tego jest chociażby to, co wydarzyło się w szpitalu Latawiec, kiedy nie mogłam dojść do porozumienia z panem dyrektorem Domejko odnośnie uregulowania tych płac w latawcu, żeby nie były one zawyżone i żeby nie decydowały o ujemnym wyniku finansowym szpitala. Postawiłam sobie to za cel i powiedziałam albo on, albo ja. Naprawdę byłam bardzo zdeterminowana. Całe szczęście udało się przekonać Zarząd Powiatu, a dzisiaj mamy taką sytuację, że szpital Latawiec już dwukrotnie uzyskuje wynik pozytywny netto i to łącznie z amortyzacją. I za rok 2013 jest to kwota 2 milionów złotych, więc z pewnością nie jest to na wyrost i nie jest to słowo bez pokrycia, jeśli chodzi o drogę, która
naprawdę w sposób drastyczny przebiega przez te ogrody działkowe. Podkreślałam to na tym spotkaniu, jak również i później w rozmowach z działkowcami, bo cały czas mam z nimi kontakt, że ta droga rodzi niepotrzebny konflikt społeczny, że przebiega zbyt blisko szpitala Latawiec i na tym terenie powinien być spokój, jak również ta droga jest po prostu niepotrzebna, byłaby to jedna jeszcze z lokalnych dróg, nie spełniająca w ogóle żadnej funkcji. I myślę, że jeżeli zostanę prezydentem, to nie będzie z tym problemu i taką deklarację też złożyłam i z tego chcę się wywiązać. Pani kontrkandydat radny miejski Robert Garstecki ruszył z kampanią, obiecując Świdniczanom likwidację strefy płatnego parkowania. Jak pani uważa, czy to jest realne w Świdnicy, żeby zlikwidować tę strefę i czy radny Garstecki zdobędzie w ten sposób wyborców? Płatna strefa parkowania w Świdnicy wymaga gruntownej reformy, zreorganizowania jej zupełnie. I to też będzie, myślę, że element mojego programu, czy naszego jako Platformy Obywatelskiej dla Świdnicy, programu wyborczego. Ta strefa płatnego parkowania została bardzo rozdmuchana i ona jest absurdalnie za wielka. Tu należałoby tę strefę może nie zlikwidować, ale ograniczyć do niezbędnego minimum, czyli to jest rynek i kilka ulic prowadzących do rynku, tak jak to miało pierwotnie miejsce, gdzie zadaniem tej płatnej strefy parkowania było odkorkowanie centrum miasta, zwiększenie przepływu i to był cel. A obecna uchwała o opłatach w związku z tą strefą, no to powoduje tylko to, że po prostu nałożono kolejny podatek na mieszkańców Świdnicy. Jest to po prostu absurdalne, niedorzeczne, a w innych miastach o wiele większych od nas ta strefa jest o wiele mniejsza. No i opłaty też są takie, że co to 3 zł za tę pierwszą godzinę, to jest kwota rzędu jak dla miasta Wrocławia, tak czy Lublinicy. Jednak nie jesteśmy aż takim dużym miastem. Ponadto tu się zgadzam z panem Robertem Garsteckim też, że mieszkańcy, którzy mieszkają na terenie płatnej strefy parkowania, powinni mieć możliwość za darmo parkowania. To nie jest ich wina, że mieszkają tam, gdzie mieszkają i jeszcze mają płacić za to karę, że mieszkają w centrum miasta. Pozwolę sobie zapytać jeszcze o problem, jakim żyją od dłuższego czasu mieszkańcy osiedla Zarzecze. Chodzi o wysypisko. To pani jako wicestaroście ten temat też nie jest obcy. Co zrobić, żeby zamknąć ten temat definitywnie? Bo do tej pory słyszymy, że wszyscy czekają na wyrok sądu. Wyrok sądu, jeżeli będzie, to dopiero za kilka miesięcy, bo tak trwają procedury. I on też nie gwarantuje, że te śmieci znikną, bo firma, z którą jest taki kontakt, jaki jest, nie mamy pewności. Co zrobić? To jest bardzo złożony problem, ale na tyle dotkliwy dla mieszkańców, że rzeczywiście trzeba tę sprawę i to w miarę szybko załatwić. Ale na wstępie chciałabym powiedzieć, że nie byłoby tego w cudzysłowie wysypiska śmieci, gdyby nie plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Bo skoro miasto uchwaliło taki plan, że dopuszcza tam prowadzenie działalności polegającej na zbieraniu odpadów, no to taka firma też znalazła sobie taki teren i taką działalność prowadziła. I moim zdaniem trzeba iść jakby dwukierunkowo. Może jeszcze chciałabym wyjaśnić sprawę, że powiat świdnicki również prowadzi postępowanie administracyjne w tej sprawie. W ubiegłym roku starosta wydał decyzję o usunięciu tych odpadów. No jak wiemy, firma nie wywiązuje się z tego, w związku z tym trwa również postępowanie wynikające z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym. Nałożona została grzywna w kwocie 50 tysięcy złotych i sprawa została skierowana do Urzędu Skarbowego w Warszawie. Też nie ma jakby odzewów w tym temacie. Możemy jeszcze nakładać kolejne grzywny, też w kwocie po 50 tysięcy złotych, ale wiemy po prostu, że to nie przyniesie pewnie oczekiwanych efektów.
Z drugiej strony trwa postępowanie w sądzie, tylko że tutaj nie jest to postępowanie w sprawie firmy, ale osoby fizycznej, czyli jakby właściciela tego słupa, jak wiemy, firmy. I starosta, jeżeli całe te procedury administracyjne nie przyniosą rezultatu, to jedynie co może, to może usunąć wszystkie te śmieci, te odpady i obciążyć kosztami tę firmę, co będzie też trudne, ponieważ wiadomo, że tych pieniędzy się też nie odzyska. Zgodnie z wyceną taka wywózka śmieci kosztowałaby około 1,5 miliona złotych. Czyli jest to wielki wydatek i w sumie prywatnej firmie powiat miałby usuwać te śmieci. Ale co jest jeszcze istotne, że ta firma, która prowadzi tę działalność, czy prowadziła tę działalność, dzierżawi teren od innej firmy, która ma w użytkowaniu wieczystym ten teren. Właścicielem terenu jest Skarb Państwa, natomiast w użytkowaniu wieczystym ma ta druga firma. I obawiam się, że po wywiezieniu tych śmieci może proceder się powtórzyć, czyli zostaną poniesione wielkie nakłady finansowe, a w ciągu, nie wiem, 2 tygodni może się proceder powtórzyć, a trudno sobie wyobrazić, żeby całodobowo, nie wiadomo przez jaki okres czasu, monitorować i postawić tam straż pożarną czy policję. To są też kolejne koszty, żeby zapobiec temu procederowi. Dlatego też uważam, że najlepiej byłoby podjąć działania i skierować wniosek do sądu o odebranie prawa użytkowania wieczystego tej firmie, ponieważ wykorzystuje ona ten teren niezgodnie z przeznaczeniem. Po to właśnie, żeby zapobiec na powrót tej działalności. I co ważne, myślę, że miasto, że pan prezydent Wojciech Murdzek powinien podjąć działania zmierzające do tego, żeby w planie zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu wprowadzić zapis zakazujący prowadzenia działalności, która by polegała właśnie na zbieraniu odpadów. Bo to jest po prostu dziwne i wręcz absurdalne, żeby w pobliżu osiedla, jakim jest osiedle Zarzecze, gdzie jest bardzo dużo mieszkańców Świdnicy, w ogóle taka działalność mogła być prowadzona. Także uważam, że miasto ze swojej strony powinno podjąć takie działania, powiat takie działania, tym bardziej, że ta firma, która ma wieczyste użytkowanie, zalega również z podatkami i zarówno powiat jest wierzycielem, jak i Urząd Skarbowy, jak i ZUS, więc myślę, że można by było siły zjednoczyć te wszystkie instytucje i wystąpić właśnie do sądu o pozbawienie prawa wieczystego użytkowania. I to definitywnie zakończyłoby ten proceder, ten problem, a ten teren można by było wykorzystać chociażby na tereny zielone, na park, który jest potrzebny mieszkańcom osiedla Zarzecze. A czy jest realna szansa, żeby te siły w najbliższym czasie zjednoczyć, usiąść wspólnie tutaj przedstawiciele poszczególnych jednostek i zastanowić się, co z tym zrobić, właśnie podjąć te wszystkie kroki? Bo kogo nie pytamy, to opinie są różne, każdy obiecuje, a mieszkańcy mają ten smród pod oknami. Od kilkunastu miesięcy. Tak, wiem, ponieważ sama mieszkam na osiedlu Zarzecze i w związku z tym no, też widzę, jak to wygląda. Powiem tak, no, samo postępowanie sądowe, nawet, bo to jest proces karny, jeżeli zakończy się ukaraniem sprawcy, no to tylko tyle, tak? Bo to albo jakaś kara finansowa, albo inna. I ona nie rozwiąże problemu. Problemem jest to, żeby wywieźć te śmieci, ale żeby wywieźć te śmieci, no to też trzeba przeciwdziałać temu, żeby na powrót to nie nastąpiło, czyli po prostu trzeba tę firmę pozbawić prawa użytkowania wieczystego. I myślę, że im więcej instytucji się w to włączy, to się to uda. Ja na najbliższym zarządzie też chcę złożyć taki wniosek. I myślę, że tylko w ten sposób możemy coś zrobić. Dobrze. Dlaczego będzie Pani lepszym prezydentem Wojciecha Murdzka? Myślę, że prezydent Wojciech Murdzek swoją działalnością pokazuje,
wręcz, że naprawdę wymagana jest zmiana prezydenta. I myślę, że to, co będę miała do zaoferowania, co już mam do zaoferowania, czyli mój program wyborczy, ale także moje podejście do wykonywanych zadań, pozwoli mieszkańcom na podjęcie słusznej decyzji i wybrania prezydenta. Jak odniesie się Pani do pogłosek, które krążą w kuluarach, mówiących o tym, że część prominentów Platformy Obywatelskiej jednak odmówi Pani poparcia w nadchodzących wyborach? Ja wiem, że plotki są na ten temat, ale chcę podkreślić z całą stanowczością, tak jak wspomniałam na początku naszej rozmowy, że uchwała o poparciu mnie i zatwierdzeniu na kandydata na prezydenta została podjęta jednomyślnie. To się bardzo rzadko zdarza i praktycznie nie było tego nigdy w historii. Platforma była podzielona, na pewno tak jak w każdej partii są różne poglądy, ale myślę, że ta uchwała daje mi rekomendacje do tego, żeby poczuć się tym kandydatem i żeby rzeczywiście dążyć do przejęcia władzy. Jesteśmy partią polityczną i powinniśmy dążyć do przejęcia władzy w Świdnicy, a myślę, że okres rządów pana Wojciecha Murdzka już się zakończył. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję również Pani.